Pani Itsuya to bardzo spokojna obyczajówka, która wyszła już 2 lata temu. Szczęśliwie nadal jest dostępna, gdybyście chcieli ją zakupić. Naszego bohatera poznajemy, gdy ten bardzo się śpieszy. Chłopak kradnie rower, a raczej po prostu go pożycza i szybko gdzieś pędzi. Jest to młody chłopak i ma na imię Toki. Jak się okazuje, chłopak pędzi do swojej cioci. Toki po rozwodzie swych rodziców został przygarnięty właśnie przez swoją ciotkę. Niestety czas mija, a ciocia się zestarzała i zachorowała. Ma demencję i czasem zupełnie zapomina o wszystkim, w tym kim jest chłopak. Dla chłopaka to już ostatni rok szkoły i powinien wybierać, co chce robić dalej w życiu. Jednak czuje się on odtrącony przez rodziców i samotny. Bardzo kocha za to ciocię. Planuje więc przy niej zostać i opiekować się nią, zamiast iść do liceum. Stan cioci nie jest najlepszy i widać, że chłopak miałby problem, aby się nią zajmować. Szczęśliwie ciocia ma też dobre momenty, kiedy znowu jest sobą i wtedy Toki ma szansę z nią porozmawiać. W tym samym czasie w szkole pojawia się nowa nauczycielka, pani Itsuya, która na zastępstwo będzie uczyć dzieci plastyki. Pani ta nie jest szczególnie uzdolniona, jej rysunki są bardzo koślawe, ale mają za to dziwną właściwość. Umieją one opuszczać kartki, a czasem nawet mówić, ale o tym wie tylko kilka osób, w tym właśnie Toki. Jak potoczy się los chłopaka, tego wam nie zdradzę, ale mogę powiedzieć, że jego los zwiąże się z niesamowitą panią z plastyki i jeszcze z pewną dziewczyną, której ukradł rower. Pani Itsuya troszkę mnie zaskoczyła, bo pewnych rzeczy się nie spodziewałam, a to zawsze na plus. Chodzi mi chociażby o zakończenie wątku pani Itsui. Cały wątek fantastyczny też bardzo mi się podobał. Jednak bardziej podobała mi się pierwsza część mangi, bo chociaż to jednotomówka, to w oryginale były 2 tomy. Drugi tom, chociaż sporo wyjaśnia i doprowadza wątki do końca, to ma za szybką akcję i to troszeczkę psuje odbiór. Przydałoby się tak z 20 kartek więcej. Jest też pewna postać, która pojawia się w drugiej części, której wątek wydaje mi się zupełnie niepotrzebny i to chyba też psuje odbiór tej części. Podsumowując, to manga o tęsknocie, przemijaniu i radzeniu sobie z przeciwnościami losu. Ma w sobie elementy komediowe, ale są tu też okruchy życia, romans, a do tego szczypta magii i szkolnego życia. Tak więc mamy tu sporo gatunków naraz, jak w życiu. Tylko magii w tym naszym życiu trochę za mało. Tytuł bardzo mi się podobał, ale czegoś mi w tej mandze brakuje. Sama do końca nie wiem czego. Chyba jestem po prostu trochę zawiedziona szybkością akcji w drugiej części. Kreska całkiem przyjemna, ale jak dla mnie niedokładna i taka trochę niedbała. Za to na plus kolorowe strony, które mamy w mandze i do tego piękna klimatyczna okładka. Pod okładką nie ma zupełnie nic ciekawego, a manga to spora cegiełka, ale tak jak mówiłam, mogłaby być dłuższa. Manga czyta się bardzo szybko, bo w sumie nie ma zbyt wiele tekstu. Tekst w dymkach jest też spory i dzięki temu dobrze i wygodnie się ją czyta. Czy polecam? Tak, jak najbardziej, ale to raczej przygoda na jeden raz. Kiedy znamy już pewną tajemnicę, to oczywiście można ją przeczytać po raz drugi, ale zmienia to trochę odbiór tej mangi. Chociaż może to też zaleta. Gdyby patrzeć logicznie, to wątek fantastyczny ma spore dziury, ale za całokształt nie będę się czepiać szczegółów. Manga nadaje się i dla młodszych, i dla starszych czytelników. Ja polecam. A wy znacie tą mangę? Co o niej sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć!